Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym zapytać was o opinię dotyczącą rasy jednej z moich kurek. Kurek, którą bardzo dobrze już znacie, mianowicie Krysia. Krysia, która już tutaj stoi, już tutaj czeka na Kazika, ponieważ Krysia zawsze ma parcie na szkło. Cześć Krysia, cześć, cześć. Dobrze, dobrze, dobrze. Krysia, już wystarczy, już się przywitałaś. Dzisiaj już po raz 15. Ja wiem, że teraz będziesz cały czas za mną łaziła, ale pozwól się troszkę sfilmować, bo dziś o tobie będzie mowa, a widzowie chcieliby ciebie widzieć. Słuchajcie, moi drodzy, kupowałem tą kurkę Krysię jako kurkę rasy Cochin Olbrzymi. Natomiast nie tak dawno napisał do mnie jeden z moich widzów, czy zdaje sobie sprawę z tego, że Krysia jest kurą rasy Brahma. I teraz gdzieś tam zasiał we mnie pewną wątpliwość autor tego komentarza. I ja już teraz sam nie wiem. Dlatego zwracam się w tym odcinku z pytaniem do was. Jakiej rasy jest to kura według waszego uznania? Krysia, przestań chodzić tak w kółko, bo po prostu już mi się kręci w głowie. Jakiej rasy jest to, moi drodzy, kura? Czy to jest Brahma, czy jest to kura rasy Cochin Olbrzymi? Jak widzicie, jest ona dość spora, natomiast kury obu tych wymienionych ras są są kurami dość pokaźnych rozmiarów. Zwracam się zatem do znawców tematu, do osób, które być może hodują te rasy, które wiedzą coś więcej na ich temat, więcej niż Kazik. Więc moi drodzy, pytanie do was, jakiej rasy kurą jest kura Krysia? Także serdecznie zachęcam was do tego, abyście informowali mnie w komentarzach. Niektórzy również pisali, że bardzo lubią wyciąganie jajek z kurnika, więc właśnie nadszedł czas na grzebanie w gniazdach. O, ktoś dzwoni, więc za chwilę wracam. I już pan Kazik odebrał telefon i już porozmawiał i już jesteśmy z powrotem. Proszę bardzo, proszę, zobaczcie, jakie bogactwo dzisiaj u Cochinów. No niemożliwe, 7 jajeczek. Natomiast zobaczcie, tego widoku jeszcze nie było. Sławcia na gnieździe, Sławcia, ale ty jesteś ładną kurką. Jaki ty masz tutaj ten ogonek, taki koczek. Sławcia dopiero zaczyna znosić jajeczka. No ale naprawdę, jestem bardzo mile zaskoczony, bo spodziewałem się, że tych jajeczek u Cochinów będzie 2, no może 3. Czasami zdarzają się również 4, no ale nie spodziewałem się, że będzie ich 7. Ktoś z widzów kontaktował się ze mną również jakiś czas temu w sprawie jajek właśnie od Cochinów. Poprosił mnie, abym tych jajek uzbierał, więc jeśli ten widz mnie ogląda, to jajka są uzbierane. Więc jeśli ktoś reflektuje jeszcze na jajka lęgowe tutaj ze stada karzełków, Cochinów, to proszę się ze mną kontaktować, bo w przeciwnym wypadku zrobię z nich po prostu jajecznicę. Idę teraz do wniosek. Jestem ciekaw, czy wyciągnęły podobny wniosek jak moje Cochiny, które lubią robić miny. No bo jeśli u Cochinów było 7 jajek, to u niosek powinno być przynajmniej 15. No ale ja jak zwykle nie spodziewam się tego,
żeby ich było aż tyle, bo wolę się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. A gdzie wy się wybieracie, moje drogie? Gdzie wy się wybieracie? Zielony wybieg póki co jeszcze jest... A co tu się stało? Zielony wybieg jeszcze póki co jest przed kurkami zamknięty. Trawka musi się odrodzić, porządnie musi odrosnąć, bo jeżeli w tej chwili bym wpuścił kury na wybieg, to zrobią z niego po prostu co? Jesień średniowiecza. A jeśli ja chciałbym, aby mój zielony wybieg faktycznie był zielony, no to wnioski muszą wyciągać wnioski przez jakiś czas tutaj u siebie na tym wybiegu. On też nie jest bardzo jakiś mały, więc w zupełności im wystarcza. Natomiast zobaczcie, już widać, że zielony wybieg robi się zielony. Co prawda nie jest on jeszcze tak zarośnięty trawą jak tutaj po lewej stronie, gdzie kury nie mają w ogóle wstępu, ale już robi się zielony i liczę na to, że wkrótce będę mógł wypuścić moje kury już na taki zielony wybieg z prawdziwego zdarzenia. A tutaj, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Ach, słuchajcie, no nie jest to łatwa sprawa. Nie jest to łatwa sprawa nagrywać jedną ręką i jedną ręką grzebać gdzieś w gniazdach. Zwłaszcza, że jest daleko do tego gniazda. Ja się za chwilę przewrócę, słuchajcie, albo znowu pogniotę te jajka. To jest jakaś masakra po prostu dostać się do tego gniazda. A, no nie. Nie wiem, czy zamknąć im to gniazdo na stałe. Jak na złość po prostu, zobaczcie. Jak na złość. Tutaj to gniazdo było puste. O, jeszcze sobie rękę Kazik pobrudził od kurzej kupy. To było puste, bo przecież teraz przełożyłem dopiero z tamtego gniazda. A jak na złość niosą się do ostatniego. Tak, żeby Kazik musiał się gimnastykować. No i co? No i wcale tych jajek nie ma tutaj jakoś bardzo dużo. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i cała nadzieja jeszcze w tym drugim kurniczku. Ale tutaj zwykle albo nie ma, albo są dwa. Maksymalnie, o, dzisiaj nie ma żadnego, bo to co jest, to są plastikowe. Jedno w ogóle wyrzucone z gniazda, jakaś artystka ze spalonego teatru. Zobaczcie, dorobiłem im tutaj jeszcze jedną grzędę, bo trochę mało, taki jeden kijek był moim zdaniem zbyt krótki. Więc teraz mają jak u Pana Boga za piecem. Natomiast jeśli chodzi o jajka, no to co to? No panie, lipa, panie. Tak, będę musiał pamiętać, że to brudne jajko jest z kurnika od niosek. Więc w sumie 16 jaj. No ale tylko i wyłącznie dlatego, że kochiny się dzisiaj popisały, a nioski będą musiały wyciągnąć wnioski, bo inaczej to się pogniewamy. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy u was też jest tak jak u mnie, że kwoka kwokę kwoką pogania? Co chwilę, po prostu co chwilę jakaś kura zostaje kwoką. No i jest kolejna. Zielononóżka została kwoką, ubzdurała sobie, że będzie kwoką i musiałem ją zamknąć tutaj w izolatce. Zamknąć na 2 albo 3 dni, bo ten sposób najlepiej mi się sprawdza, jeśli chodzi o to, aby odkwoczyć kurę, to zamykam ją tutaj w izolatce na 3 dni i po 3 dniach pobytu w samotności odechciewa im się kwoczenia. Natomiast, no tak jak mówię, co chwilę jakaś kwoka, co chwilę jakaś kura trafia tam do izolatki, bo zachciewa jej się kwoczenia, zachciewa jej się bycia mamą. A przecież ja nie potrzebuję więcej kwok,
więc muszę te kwoki odkładać. Cześć Halina, widzowie do ciebie machają. Kurczaki głodne, słuchajcie, cały czas chcą jeść. Zjadają takie ilości jedzenia, że jestem zdumiony. Macie, jedzcie. Patrzcie, jak się rzucają na to jedzenie. Naprawdę, zjadły już dzisiaj tak dużo, a ciągle im mało. A ciągle muszę im donosić, dokładać. No ale dobrze, jak jedzą, to dobrze, będą rosły. Kurczaki Haliny również rosną, tylko że tutaj niestety, słuchajcie, wydaje mi się, że na 6 kurczaków są 4 koguty i tylko 2 kurki. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tym małym niektórym zaczynają się robić czerwone grzebyki, a to oznacza, że niechybnie rośnie mi tutaj fala zbrodni kogutów. 4 koguty. No słuchajcie, to jest jakaś masakra. Dlaczego? Dlaczego Halina? Dlaczego nie wysiedziałaś kurek, tylko koguty? Halina, powiedz mi proszę, nie można tobie zaufać. Nie można tobie zaufać. Ciągle koguty. No i co ja mam robić z kogutami, słuchajcie? Jak się okaże, że rzeczywiście mam 4 koguty, a 3 to na pewno. To co, moi widzowie? Pisała do mnie nawet nie tak dawno jedna z moich widzek, czy mam jakieś koguty do sprzedania, więc jak widać, koguty będą. Koguty najprawdopodobniej... A ty chodź tutaj, mały! Ach, ucieknij! Najprawdopodobniej koguty będą w rozmaitej maści i rozmaitym kolorze. Mam tylko nadzieję, że ten kurczak brązowy, że będzie kurką, bo jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał, jak urośnie. Dobra, Halina, to jest ostatni gwizdek, ostatnia szansa, żebyś dała buziaka dla widzów. Nie chcesz. No dobra, w takim razie ja się pożegnam z widzami. Moi drodzy, serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. Pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów ciepłych i zimnych. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.